Jednym z tekstów przeznaczonych do analizy na ubiegłorocznej maturze rozszerzonej z filozofii był fragment medytacji o filozofii pierwszej Kartezjusza, do którego zadano m.in. pytanie o to, jakie racje podaje Kartezjusz, na podstawie których podaje w wątpliwość wiarygodność poznania zmysłowego. Są tu dwie racje, przynajmniej w tymże fragmencie. Po pierwsze, i zachodzenie takich zjawisk jak złudzenia czy iluzje, fatamorgany można powiedzieć. Po drugie, niemożność odróżnienia jawy od snu. Wydaje się, że są to argumenty bardzo proste, niewinne. Tymczasem już nawet w pierwszym z nich skryte są typowo kartezjańskie założenia. Otóż, aby stwierdzić, że rzeczywiście złudzenia czy iluzje podają wątpliwość wiarygodność całego poznania zmysłowego, trzeba założyć najpierw za Kartezjuszem taką metodę radykalnego wątpienia. To znaczy, jak on sam pisze, coś, co choć raz nas zawiodło, temu czemuś już w ogóle nie możemy co do zasady ufać. Wydaje się, że na co dzień taką maksymą się nie kierujemy. Więc to jest pierwsze założenie. Drugie założenie jest znacznie bardziej subtelne. Co to bowiem właściwie znaczy, że mamy do czynienia ze złudzeniami? Jeżeli powiemy, że wydawało mi się, że coś widziałem, że to było złudzenie, to znaczy, że widziałem coś, co nie istnieje w rzeczywistości, naprawdę. Więc skąd muszę wiedzieć, że ta rzeczywistość już istnieje i muszę mieć jakiś probierz mierzenia tego złudzenia z tą rzeczywistością. Tym samym Kartezjusz zakłada tak naprawdę już w tym momencie istnienie drugiego rodzaju poznania, które nazywa w dalszych fragmentach poznaniem rozumowym. Jest to sprawa troszeczkę bardziej złożona, ale pozwolę sobie w sumarycznym skrócie powiedzieć, o co chodzi. Poznanie rozumowe, dla którego wzorem jest poznanie matematyczne, dedukcyjne, nie jest zdaniem Kartezjusza uległe tego typu wątpliwościom, bo jak on pisze, czy śnię, czy czuwam, 2 plus 3 będzie zawsze dawało 5. I co prawda w ramach takiego eksperymentu myślowego Kartezjusz zastanawia się, że jest teoretycznie możliwa sytuacja, kiedy coś w rodzaju złośliwego demona, takiego przekornego bóstwa, mogłoby nam wpoić takie idee, które byłyby po prostu błędne, ale ostatecznie na podstawie swojego dowodu na istnienie Boga, takiej zmodyfikowanej wersji dowodu ontologicznego świętego Anselma i wykazaniu też przy pomocy tego dowodu, że Bóg jest bytem doskonałym, a więc swoiście dobrym i prawdomównym, dochodzi do wniosku Kartezjusz, że te idee poznania rozumowego, które są w ogóle według niego ideami wrodzonymi, wlanymi do ludzkiego umysłu poniekąd przez Boga, no, muszą mieć jakąś ważność przedmiotową, gwarantowaną właśnie ostatecznie przez Boga. Jest to złożona sprawa, ale ona pokazuje, że już tak niewinny argument odsyła de facto do całej epistemologii Kartezjusza. Drugi argument natomiast, argument ze snu, głosi, że no właśnie rzeczy, których doświadczamy we śnie, doświadczamy zmysłowo, bo widzimy, możemy nawet słyszeć, czuć jakąś sprawczość, to są wszystko cechy, które odnotowujemy też w naszym doświadczeniu tego świata, który nazywamy światem jawy, więc Kartezjusz konkluduje, że nie istnieją żadne pewne przesłanki pozwalające nam w 100% wykazać, że odróżnić świat jawy od świata snu do tego stopnia, że piszą, że de facto mogę założyć, że w tym momencie faktycznie śnię. Nie jest to nic niemożliwego. I dla samego Kartezjusza ten argument ze snu wykazywał przede wszystkim ostatecznie niewiarygodność poznania zmysłowego. Ale można sobie zadać pytanie, co z tymi wszystkimi myślicielami, którzy na przykład nie podzielają tego kartezjańskiego dowodu na istnienie Boga? Co z tymi, którzy nie podzielają istnienia niezależnego, osobnego pnia poznania, poznania rozumowego? Co wreszcie z takimi, którzy nie podzielają takiej wiary, którą wyznawał choćby biskup George Berkeley, a który był przecież empirystą odrzucającym istnienie właśnie takiego niezależnego poznania rozumowego, że istnieje Bóg, który jest, mówiąc po sartrowsku, wielkim podglądaczem, utrzymującym świat w istnieniu przy pomocy swojej percepcji. Innymi słowy, dla wielu filozofów, dla większości niemalże, którzy tych założeń nie podzielają, argument ze snu podważa istnienie świata zewnętrznego. To znaczy świata zewnętrznego w stosunku do podmiotu poznającego, tego świata, który wyłania się ze zdroworozsądkowego powiedzenia jest las, nie ma nas. I można powiedzieć, że historycznie rzecz biorąc, zarówno w kulturze zachodniej, jak i kulturze wschodniej, ten argument ze snu służył właśnie jako jeden z głównych argumentów zwolenników
tezy, że świat zewnętrzny, świat niezależny od świadomości nie istnieje. Jednym z takich myślicieli wschodnich, a ja się takimi myślicielami przede wszystkim zajmuję, był buddysta Vasubandhu, który w dziele 30 wersetów o ustanowieniu doktryny tylko świadomości zastanawiał się, podobnie jak Kartezjusz, co to właściwie znaczy, że coś jest rzeczywiste. Mówimy, że coś jest rzeczywiste, bo jest czasoprzestrzenne, ale mówi Vasubandhu, rzeczy w śnie też są czasowe, też są przestrzenne. Mówimy, że rzeczywiste, że na jawie jest to, co pozwala nam doświadczyć pewnej sprawczości, mocy przyczynowej. Mówi Vasubandhu, w śnie jest podobnie. Wreszcie zostaje ostatni argument. Z chwilą przebudzenia zostaje zanegowany świat snu i zauważamy, że nie ma żadnej zależności przyczynowo-skutkowej między tym, co się działo we śnie, a tym, co się dzieje na jawie. Jeżeli śniłem, że jestem na okręcie i utonąłem, a budzę się suchy, to zakładamy, że ten świat był po prostu nierealny. Ale mówi Vasubandhu, i to kryterium jest wadliwe. Dlatego, że jeżeli miałem na przykład koszmar, mogę się obudzić spocony. Tak więc świat, który jest teoretycznie nierealny, ma wpływ na ten realny świat i konkluduje Vasubandhu, tym samym możemy równie dobrze założyć, że ten świat, w którym żyjemy, świat, w którym ja teraz do Was mówię, jest takim snem w stosunku do ostatecznej rzeczywistości, w której przebudzimy się w momencie śmierci, a którą jest dla Vasubandhu, jako dla buddysty nirwana, tożsama dla niego ze świadomością zbiorczą. Co więcej, byli też tacy myśliciele azjatyccy, jak chiński filozof, taoista Zhuangzi, którzy szli jeszcze dalej. Zhuangzi jednak w odróżnieniu od Kartezjusza i Vasubandhu nie bawił się w złożone argumenty, wolał parabole. I pisze on następującą przypowieść. Pewnego razu Zhuangzi śnił, że jest motylem, radosnym motylem, który latał swobodnie, nie wiedząc, że jest Zhuangzi. Nagle obudził się i teraz nie wie, czy motyl był snem Zhuangzi, czy też Zhuangzi jest snem motyla. Jest to słynny sen o motylu, który, jak słyszycie, podważa zasadność kartezjańskiego cogito ergo sum w pewnym sensie. To znaczy, zauważa on, że to doświadczenie ja, to doświadczenie bycia nawet zwodzonym, jakby chciał Kartezjusz, może być w równej mierze iluzyjne. Jest to takie samo doświadczenie jak każde inne, chociaż my nadajemy mu priorytet, ale tym niemniej może być ono nierealne, możemy być teoretycznie rzecz biorąc bohaterami czyjegoś snu. Tym samym ostatecznie okazuje się, że ta specyficznie zachodnia kartezjańska wersja argumentu ze snu jest zbudowana na dwóch pewnikach. Jednym z nich jest założenie istnienia doskonałego, prawdomównego Boga, drugim natomiast ostatecznie przyjęcie istnienia ja. Zarówno Vasubandhu, jak i Zhuangzi nie wierzyli ani w istnienie tak rozumianego Boga, ani w istnienie tak trwałego, substancjalnego podmiotu w istnienie ja. I są to na pewno wnioski bardzo ciekawe. Nie zachęcam, żebyście koniecznie wpisywali je w arkuszu maturalnym. To są rzeczy, o których możemy sobie porozmawiać na studiach, na które Was zapraszam.